Czy wiedzieliście, że z zamku burzowego Ceaunu widać kaplicę oczekiwania? Tak, tą kaplicę, w której zaczynamy grę, w której startujemy zaraz po wybraniu postaci. A to oznacza, że z kaplicy możemy obejrzeć zamek w całej swojej okazałości. A jeżeli wytężysz wzrok, to daleko w dole zobaczysz ludzi, którzy dalej nie potrafią zabić Margrita. Ja jestem kapitan, to jest Elden Ring. Zaczynamy. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy w zamku Monroe. Możecie znaleźć go w Limgrave, udając się traktem cały czas na południe. Jeżeli dobrze pamiętacie, spotkaliśmy dziewczynę imieniem Irina, która dała nam list do swojego ojca. Ponoć jest tutaj w tym zamku. Poszukajmy go. Zaraz po wejściu naszą uwagę przybije dantejska scena, ale to nie na niej powinniście się skupić. Zajmijcie się najpierw psami, ponieważ to one mogą wpaść wam na plecy, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Później zabijcie zwierzę ludzi na kruchanie i zajmijcie się wielkoludem. Możecie zrobić to w innej kolejności, aczkolwiek nie polecam. Teraz po lewo w skrzyni jest Claymore. Podnieście go. To dobra broń. Ja już go mam. Ja już go podniosłem, ponieważ ponownie moja karta zawiesiła się, przestała nagrywać i dlatego muszę pokazać wam to raz jeszcze. Tą lokację można przejść tak, przechodzę ją ja, po prostu zabijając wszystko, co się rusza, bądź też można stealthować. Stealthując unikniecie, myślę, tak 80% walki i możecie po prostu przekraść się do tego zamku. Jest to absolutnie możliwe i wykonalne. Zamek Mor należy do Gotrika, do pana tych ziem, którego już niestety pokonaliśmy. Został on najechany przez te dziwne stwory nazywane Mispikotyn, o ile się nie mylę. Są takimi hybrydami ludzi, harpi, mają cechy zwierzęce, ale i też ludzkie. Zachowują się jak zwierzęta i walczą też jak zwierzęta, bardzo dziko, bez żadnej strategii. Po prostu szarżują na ciebie i chcą cię rozszarpać. Dotarliśmy tutaj dosyć późno, zarówno w naszym let's playu, jak i lore i tego, co się stało. Ten zamek został najechany, został już podbity, kiedy dochodzimy, kiedy się zbliżamy. I nie tyle, co został podbity, dokonano tutaj rzezi, mordu na tych żołnierzach, na tych ludziach. Zostali, widzicie, powieszeni, pobici, poszatkowani. Ludność cywilna na dole została zgromadzona i wyrżnięta i chciała rzucona na kurhan przez te dzikie bestie. Bardzo, bardzo ponury i podły widok. Okrutny los spotkał mieszkańców tego zamku. Nie jesteśmy w stanie im niestety pomóc ani nic zmienić. Teraz, jeżeli podejdziecie tutaj, spojrzycie w dół, to jest to miejsce tam, gdzie siedział ten gigant, taki ten dyniogłowy. Więc jeżeli go zabijecie i podejdziecie tam, możecie po drabinie wejść dokładnie tutaj, tyle że pominiecie tą wcześniejszą lokację, to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Niektóre z nich, jak widzicie, latają i potrafią być uciążliwe, aczkolwiek nie są jakieś bardzo, bardzo trudne do zabicia. Tak naprawdę dochodzę do wniosku, że są dosyć łatwe do zabicia i powinniśmy tu chyba przyjść zanim uderzyliśmy na zamek Gotrika, zanim poszliśmy do Stormvale, do zamku burzowego Ceaunu. Tam zaraz pójdziemy, tam jest ktoś, kogo szukamy. Możemy też udać się tutaj, tu jest, o ile się nie mylę, przedmiot tylko oraz pułapka zastawiona na nas. Lub możemy iść tam, tam jest łaska i droga dalej w dół poziomu. Zwróćcie uwagę na te motyle. Są wszędzie tam, gdzie są ogień. Możemy zrobić z nich buffy do robienia, smarowania broni. Buffy ogniste, jeżeli macie przepis. Można znaleźć go w jednym z
obozów w Limgrave. Jeżeli podbiliście wszystkie obozy, na pewno go macie. Ponownie, możecie obrać stronę i zacząć walczyć lub zabić wszystkich, bądź też przekraść się, ominąć ich wszystkich. Ja tutaj wytnę to, widzicie, dostałem tym takim strzałem, tą piórą w głowę. Bardzo śmiesznie to wyglądało, kiedy wystawało z mojej łysiny. Teraz musimy udać się na górę. Tu jest ten plac, widzicie, w którym przyszliśmy. Tam jeden z nich nam uciekł, pominęliśmy jednego z nich. Jeżeli wejdziecie tutaj na górę, to spotkacie mężczyznę, którego szukamy. Ojca Iryny. I siedzi on tutaj. Powinien przynajmniej siedzieć. Niestety ten quest, ta misja w mojej grze zepsuła się. Często mnie pytaliście w innych Soulsach: kapitanie, gdzie jest ten bohater? Nie mogę go znaleźć. Dlaczego nie ma tej postaci? Gdzie poszła ta dziewczyna? Gdzie jest ten facet? Dokładnie. Teraz widzicie, spotkało to mnie. Wydaje mi się, że przyszliśmy tutaj za późno. Musicie tu przyjść przed zabiciem Gotrika. I teraz, kiedy oglądacie ten film, ja piszę komentarz pod moim epizodem z Gotrikiem i napiszę tam, żeby najpierw przejść tutaj, ponieważ, no cóż, to nowa gra i wciąż się uczymy, wciąż poznajemy to. Nie wiedziałem szczerze, więc cóż, jest powód, żeby zagrać w tę grę ponownie. Jeżeli dacie mu list od Iryny, powie wam, że nie może jeszcze opuścić tego miejsca, aczkolwiek, ponieważ ten quest zrobiłem inną postacią, i nie może opuścić go, ponieważ musi dopełnić swojego obowiązku. Więc przekonacie go, by opuścił to miejsce, uwaga, tu jest zasadka, tylko jeżeli zabijecie bossa tej lokacji. Boss jest... nie jest trudny. Ok, powiem wam tylko tyle, boss nie jest trudny. Więc musicie najpierw zabić bossa i dopiero wrócić do niego. Aczkolwiek przyjdźcie do niego, zanim zabijecie bossa, ponieważ ponownie quest może się obsunąć, może pójść coś nie tak. Te questy w... niektóre przynajmniej questy w grach Souls są bardzo takie czułe na wydarzenia, które robicie. Reagują na was. To znaczy, jeżeli pójdziecie, jeżeli olejecie quest, jeżeli ktoś wam powie, tak, w sumie ja to zrobiłem, trochę jest, myślę, w tym mojej winy, tą dziewczynę Irinę spotkałem dosyć wcześnie i całkowicie ją zignorowałem. Miałem iść tutaj, ale w końcu nie przyszedłem i widocznie, widzicie, sprawy posunęły się do tego stopnia, że nawet moje pojawienie się tutaj nic nie pomogło. Rozdajemy punkty. Mam 30 deksa w tej chwili, co bardzo mnie cieszy. I schodzimy w dół. Także, wracając do questa. Jeżeli przyjdziecie tutaj i zrobicie ten quest jak należy, czyli musicie przyjść najpierw do zamku, porozmawiać z jej ojcem, później iść teraz, gdzie idę ja, czyli do bossa tej lokacji, zabijecie tego bossa, później wrócicie do tego ojca na tą ławeczkę, tam gdzie wam pokazałem przed chwilą, porozmawiacie z nim, dopiero wtedy opuści to miejsce. Musicie mu pokazać list. Jeżeli pokażecie mu list, wtedy pójdzie i odnajdzie swoją córkę, która czeka na niego przy drodze. Jest przy drodze do tego zamku, zaraz niedaleko mostu. Mam nagraną rozmowę z nią, bodajże w odcinku 5, jak jechaliśmy, jak walczyłem z czarną kawalerią. To było chyba wtedy. Więc możecie sobie wrócić i obejrzeć to. Możecie zaskoczyć tutaj, bądź też, jeżeli spojrzycie, zobaczycie przedmiot i jest to klucz. Jest to klucz, który możecie otwierać miejsca ukryte, miejsca, jak to mówią, opcjonalne, podziemia. Czasami są to komnaty, czasami jest to po prostu jakiś korytarz, w którym jest broń lub przedmiot, lub pancerz, lub jakiś bonus, buff. Ale jak mówię, w 90 przypadkach zawsze opłaca się otwierać te drzwi zakryte, ukryte tym, za tym kluczem, za tym zamkiem, który teraz oferuje ta gra. Jest ich mało, tych kluczy, ale zauważyłem, że jeżeli nie szastacie nimi i rozglądacie się uważnie, powinno wam starczyć na wszystkie lub przynajmniej na większość z nich. To jest kilka tych szlamów, jeden za rogiem, drugi pewnie tutaj. Są dosyć
nie są niebezpieczne, one są upierdliwe, mają dużą odporność na obrażenia fizyczne, są wrażliwe na ogień i również na krwawienie. Bardzo dobrą bronią, zauważyłem teraz, są też szpony. Atakują szybko i powodują krwawienie. Jeżeli włożycie w nie troszeczkę czasu i inwestujecie, żeby je ulepszyć, potrafią być naprawdę skuteczne i dobrze skalują się z deksem, więc to jest potencjalnie coś, co możecie rozważyć, jedna z broni. Aczkolwiek, jeżeli coś ma pancerz, jakąś tarczę, jakiś rycerz właśnie, no to te szpony już mniej, troszeczkę mniej są skuteczne. Zabijcie tego wrogu i przede wszystkim pamiętajcie o szlamie na suficie. Bardzo klimatyczne miejsce, komnata tortur. Trzymano tu jakiegoś więźnia, jakiegoś szlachcica. Podoba mi się ten wątek tych duchów, które przekazują nam, w sumie nawet nie dialog, ale ostatnie takie myśli przed parę godzin, parę minut przed śmiercią tej osoby, którą spotykamy. Myślę, że to fajne. Myślę, że to nowy, coś nowego, co się pojawiło właśnie w Elden Ring i podoba mi się. Podoba mi się to. Tam jest jeden ten większy. Jeden czy dwóch ich tam jest. W każdym razie jeden ma ten topór, jest dosyć niebezpieczny. Nie przeoczcie drabiny, która jest tak w sumie nie jest super widoczna, ale jest przy niej pochodnia. Pamiętajcie, tam gdzie pochodnia, tam trzeba iść. I na szczycie tej wieży jest bardzo fajny talizman. Talizman podwójnego ostrza, Twin Blade. Bufuje on ataki, atak ostatni kończący serię, więc jeżeli macie jakiś kombos, właśnie taki jak robią te Twin Blady, to ostatni atak z tego kombosu będzie miał podniesione, znacząco podniesione obrażenia. Jeżeli używacie tej broni, to nie zapomnijcie o tym talizmanie. Swoją drogą chciałem nawiązać do tego, co mówiliście, napisaliście mi w poprzednim epizodzie. Dziękuję Wam wszystkim za łapki, komentarze. Mega szacun, dziękuję. Wiele to dla mnie znaczy. Będziemy grać dalej, tak długo jak będziecie oglądać, jak będę widział, że jest zaangażowanie publiczności, będą pojawiały się odcinki. Ponownie, ja nie chcę tutaj robić jakichś scen, nie chcę tutaj Was szantażować, że bo nie nagram odcinka, lub nie wiem, błagać, żebrać o łapki, tak, i tak dalej. Nie, na tym to myślę, że nie tędy droga. I jeżeli chcesz zostawić łapkę, zostaw ją tylko wtedy, kiedy Ci się podoba ten film. Pamiętaj, żeby to zostawiać, jeżeli Ci się podoba. Jeżeli wyciągnąłeś coś z odcinka, zobaczyłeś jaką lokację, którą przeoczyłeś, nauczyłeś się czegoś, dowiedziałeś, coś Ci się spodobało, rozśmieszyło i tak dalej, zostaw tę łapę, skomentuj, napisz. Gry Souls wychodzą dosyć rzadko. Tutaj na tym kanale staram się je celebrować, staram się o nich mówić, pokazywać je Wam, zachęcać do gry tych, którzy jeszcze nie grali. I stąd, jeżeli się przyjrzycie, widać bossa tej lokacji. Jest to Leonin, taki pół lew, pół człowiek. Jest on łatwym bossem. Myślę, że jest jednym z najłatwiejszych bossów. Którego muszę, no nie najłatwiejszy, ok? Stanowi pewien challenge, pewne wyzwanie, ale w porównaniu do Margita czy władcy tej ziemi, Gotrika, nie jest nawet w połowie tak mocny, ok? Jest wolny i w ogóle. Piękna lokacja, w ogóle piękna lokacja. Pomimo tego, że jest burza, deszcz i gramy w nocy, czy pod wieczór, to jest wieczór albo noc właśnie,
to myślę, że ta lokacja jest bardzo, bardzo ładna, ma klimat. Tam w dole jest łaska, zaraz na niej pójdziemy. Te jellyfishy, te takie meduzy duchowe są neutralnie do nas nastawione. Więc możemy je zaatakować, ale jeżeli je zignorujemy, to one też nas zignorują. Uważajcie, na dole jest kilka, chyba cztery szczury i jeden ten taki, taka bestia. Ja je tu wystrzelałem z łuku. Chyba zabiłem dwa szczury. Jednego szczura i tą bestię zabiłem. Są jeszcze, widzicie, trzy. Szczury są łatwe do zabicia, aczkolwiek potrafią, jeżeli was okrążą, są dwa lub trzy, potrafią i wpadniecie między nie, to potrafią was wytrącić z równowagi i atakują dosyć szybko, więc pomimo tego, że zadają małe obrażenia, po prostu zachwieją wam i wytrącą was z równowagi. I wtedy zamiast się nawet nie zdążycie odturlać, zamiast ich zaatakować czy cokolwiek, będziecie po prostu tak popychani, gryzieni przez te szczury, poniewierani, aż zginiecie, więc uważajcie. Odpalamy łaskę i idziemy dalej. Staram się znaleźć taki balans między pokazaniem wam jak najwięcej z tej lokacji oraz zaprezentowaniem jej w takim dobrym świetle, żebyście poczuli klimat tego miejsca. Jest on bardzo ponury, jest on bardzo taki mroczny, ale mi się podoba. Pomimo tego, że już widzieliśmy zamki w serii Souls chyba ze 100 razy, to dalej takie miejsca mają u mnie, mam słabość do takich miejsc. Walki będę troszeczkę przycinał, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Zobaczcie, jak wygląda ta bestia, ten stwór. Przypomina wam kogoś? Bo mnie troszeczkę przypomina kowala, który jest przy okrągłym stole. Troszeczkę. Mogę się mylić, ale podobieństwo jest. I tutaj za rogiem tego zamku jest pełno tych małych krabów. Ciekawe dlaczego. Dokładnie. Już wiemy dlaczego. Ponieważ mamusia ucięła sobie drzemkę tuż pod wodą, pod piaskiem i my nie chcemy mieć nic wspólnego, dlatego uciekamy odrobinę i spokojnie z góry możemy ją załatwić. Jeszcze jakiś czas temu obserwowałem, zerkałem na streamy innych ludzi, ale już niestety przestałem, bo wszyscy są dalej ode mnie, a ja nie chcę sobie spoilować gry. I powiem wam, że bardzo mało ludzi używa łuku. Są ludzie, którzy grają z zaklęciami. Uważajcie, tu jest gzymst, tu można spaść. Tam, jeżeli spadniecie do wody, to się utopicie, zginiecie. Dalej nie możemy pływać tutaj w Elden Ring, także pamiętajcie. Bardzo mało ludzi używa łuku. Walam z zaklęciami, widzę. Dużo ludzi używa ciężkich broni. Co niektórzy tam jakichś lżejszych mieczyków magicznych i tak dalej. Ale widzę, że dużo ludzi bierze jakąś tam halabardę tego rycerza z strażnika drzewa zaraz na początku lub jakąś inną ciężką broń i ten miecz na przykład, który dostaniemy za tego bossa, z tego bossa wpada ładny miecz. Też na przykład dużo ludzi używa tego miecza i po prostu grają nim przez całą grę. To nie jest zła strategia, ale myślę, ta gra ma naprawdę wiele fajnych broni, wiele strategii, wiele opcji. Próbuję troszeczkę tutaj posmyrać tego bossa, ale niestety gra mi nie pozwala, więc trudno. Pokażę wam teraz, jak zabić tego bossa. Niestety doszło do małego problemu, ponieważ gra postanowiła, ponownie moja karta postanowiła się zawiesić i no niestety jest to, co jest. Na szczęście, dzięki najnowszej technologii, udało mi się odzyskać tą walkę i zaraz wam pokażę dokładnie, jak zabić tego bossa, ponieważ udało mi się ją odtworzyć, pomimo tego, że moja karta się zawiesiła. Więc nabufujcie się, ponieważ ja właśnie bufuję teraz swój miecz. Przejdźcie przez mgłę, przygotujcie się do walki i ruszamy. Ma on kilka niebezpiecznych ataków. Robi serię ciosów, które mają dosyć duży zasięg, więc pamiętajcie, zostawcie sobie zawsze trochę staminy, żeby się odturlać.
Lubię sobie czasami też podskoczyć i zaatakować was tak po prostu z wyskoku, z góry, naskoczyć wam na głowę. Poza tym to wszystko, czym może was zaskoczyć. Turlajcie się, blit jest bardzo na niego skuteczny i ogień nie był aż tak skuteczny jak myślałem, ale też robił swoje. Poza tym bądźcie cierpliwi, bądźcie ostrożni i pokonacie go bez problemu. Dla tej jednej osoby, która myślała, że mówię poważnie, to był żart. To był żart, nie mam tej walki, przypadła bezpowrotnie, ale nie mam trzeciej postaci, żeby teraz szybko dojść tam i pokazać, jak go zabić. Zrobię to przy innej okazji. Pokażę wam, jak zrobić tego questa z Iriną i jej ojcem i tak dalej. Pokażę wam też, jak zabić tego bossa. Ale wierzę w was. Mamy 40 poziom w tej chwili, więc jesteśmy bardzo doświadczeni. Miażdżymy w ogóle wszystko, co się rusza. Nie powinniście mieć z żadnych problemów. Naprawdę żadnych. Póki co wam chciałem pokazać, to. Wyszedłem sobie na przejażdżkę, żeby zabić parę gigantów, żeby wpadło mi tam, nie wiem, ze 3-4 tysiące dusz. Tysiąc za każdego giganta, ponieważ skończyły mi się strzały i mówię, troszeczkę ufarmię. I nagle zaatakował mnie Deathbeard, czyli ptak śmierci. Taki nieumarła wersja wielkiego ptaka z ulicy Sezamkowej. Możecie znaleźć go tutaj wśród tych gigantów, na ruinach, tylko w nocy. Jest on bossem, który jest dosyć śmieszny w moim zdaniu. To jak wygląda, to jak walczy, ma ogromny zasięg i zadaje sporo obrażenia, to fakt, ale jeżeli jesteście szybcy i poruszacie się na koniu, zmiażdżycie go bez problemu. Ja zabiłem go z łuku za pierwszym razem, jeżdżąc wokół niego bez żadnych problemów. I co mnie w ogóle rozbroiło, to, że do walki włączyły się jakieś barany. Tu jakieś takie, niedaleko jest takie stado właśnie tych owiec i włączyły się do walki, ponieważ, nie wiem, naruszyłem ich, zdeptałem im pastwisko czy coś, ale zaczęło im przeszkadzać i musiałem zabić chyba 2 czy 3 z łuku, ponieważ przeszkadzały im, podchodziły mi pod konia i tak dalej, także śmieszne to było. O, tutaj widzicie, jednego chyba zabił właśnie ten ptak śmierci, a chyba jeszcze jednego czy dwa sam zabiłem, bo włączyły się do walki. Jeżeli nie będziecie ostrożni, giganty mogą też się włączyć do walki, więc to jest w ogóle już czat, boss plus giganty. Tu widzicie, zrzucił mnie z konia, więc to jest też bardzo nieprzyjemne doznanie, zostać zrzuconym z konia. Aczkolwiek ja, widzicie, po prostu będę cierpliwym. I ile mi strzał zajęło? 50 chyba strzał. Więc bez problemu. Dostajemy za niego bardzo fajną rzecz. Bardzo fajną rzecz dostaniemy za niego. Jest to talizman. Talizman, który znacie z serii Souls jako talizmany czerwonego i niebieskiego bodajże oka to były. Kiedy wasze HP-ki są niskie, zwiększa się wasza obrona. To jest ta wersja tego talizmanu. Zaś druga wersja talizmanu jest przy drugim ptaku śmierci i właśnie go znalazłem, więc pokażę wam go przy następnej okazji. Teraz wracamy do Stormvale, ponieważ jest tu jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam pokazać. Okazało się, że jest jeszcze jedna rzecz. Pewnie będzie jeszcze ze 3 albo 4. Znając życie, jak gra się starzeje i więcej rzeczy poznajemy, uczymy się, odkrywamy, zaglądamy, poznamy jeszcze więcej rzeczy. Z tymi ptaszorami można walczyć w ten sposób, jak ja z nim walczyłem, lub możecie wziąć łuk i zaopatrzyć się w strzałę ognistą. Mam ich kilka tutaj. Ostatnio sobie nafarmiłem troszeczkę owiec, żeby móc robić strzały. I możemy wziąć ognistą strzałę i strzelić w beczkę. I patrzcie, co się dzieje. One-shotujemy je. Drugi jest tam, też stoi na beczce.
I zamiast nas rzucić, to my rzucamy w niego strzałą. Bum, bum i nie ma ich. Teraz, stąd jeszcze lepiej widać kaplicę oczekiwania. O tym rozmawialiśmy, jeżeli przegapiliście. Na wstępie rozmawialiśmy dokładnie o tym. Tam zaczynaliśmy, tam wybiegliśmy z mostu i tam walczyliśmy z tym bossem. Tam możemy wrócić. Też znalazłem sposób, żeby tam powrócić. Jesteśmy tutaj i widzicie, to jest kaplica oczekiwania, ta mała wyspa, na której zaczęliśmy tę grę. Mega. Mega fajne. Stąd też widać przedmiot, do którego zaraz się udamy. Trzeba być ostrożnym, ponieważ można się odbić od gzymsu, od tego muru i spaść i zginąć, ale jeżeli po prostu zrobicie to powolutku i zaskoczycie sobie w dół, wylądujecie na tym tutaj takim, to nie jest balkon, to jest taki właśnie gzyms. I stąd widać lokację, tu widać te schody, tam gdzie gonił nas tam rycerz, tam byliśmy w zeszłym odcinku. Tam zeskakiwaliśmy pod ten przedmiot i teraz jesteśmy tutaj. I możemy udać się w dół. Dokładnie. Przebiegamy i podniesiemy sobie to, co gra zostawiła dla nas. To jest tarcza żołnierzy, którzy używają w tym zamku. I tak jak ten zamek, też jest podleczona cierniami. Mowa też jest już o tym, że powód, dla którego ten zamek ma tyle dziur i jest im tyle korzeni, może być znacznie bardziej ponury i mroczny. Może on pochodzić natomiast z wnętrza tego zamku, z jego trzewi. Jeżeli pamiętacie, byliśmy już w trzewiach tego zamku. I co tam znaleźliśmy? Znaleźliśmy tam zwłoki jakiegoś jestestwa, jakiejś istoty, która nie pochodzi z tego świata. Czym? Ups. Lub kim dokładnie jest ta istota? Na dzień dzisiejszy domyślam się, ale nie będę jeszcze mówił, ponieważ nie jestem pewności. Nie chcę wygłaszać tutaj lore i mówić wam, tłumaczyć wam czegoś, co później okaże się nieprawdą albo cokolwiek, czymś dziwnym. Więc stójcie, zaczekajcie. Tam jest żołnierz, rycerz. I niezależnie od który macie poziom, nie chcecie z nim zadzierać. Po prostu albo inaczej. Na tym poziomie, na którym jesteśmy my, nie będziemy go lekceważyć. Nie będziemy z nim walczyć. Teraz pozwolimy mu przejść. I widzicie, tam inni gracze też się składają. Nikt z nim nie zadziera. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pozwolimy mu przejść i zakradniemy się za niego. Nie po to, żeby zrobić mu backstaba. Nie, nie, nie. Do tej bramy i schodami na górę. Jeżeli poznajecie, jesteśmy zaraz przy checkpointie, zaraz przy łasce, żeby nie powiedzieć przy ognisku. Teraz, kiedy mamy odsunięte ognisko, mamy łatwy dostęp do tej lokacji, możemy szaleć, możemy się bawić, możemy parować, możemy atakować, możemy cokolwiek robić, ponieważ powrót do tego miejsca, do tego rycerza zajmuje nam dosłownie tyle, ile zjazd tą windą, czyli nie wiem, 12-15 sekund. Żaden problem. Więc pierwsze co zrobicie, odeślecie windę na górę, ponieważ nie będziemy tu wracać, wyteleportujemy się stąd, jeżeli zrobimy wszystko i pójdzie po naszej myśli, a jeżeli nie, jeżeli zginiemy, to winda będzie nas czekać u góry. To jest pro tip number one dla każdego gracza Souls, który idzie do bossa. O, nasza wiadomość została oceniona. Pięknie. Zostawiajcie wiadomości, pożyteczne wiadomości dla innych graczy, ponieważ nie wiecie kiedy może wam się przydać ten taki mały boost do zdrowia.
I teraz załatwimy go, spróbujemy przynajmniej go załatwić, ponieważ jest to wróg bardzo twardy i no nie będzie, nie uprzedzajmy faktów, jak to mówią, spróbujmy z nim zawalczyć, jak to mówią, jeden na jeden. Tak, tu można wejść i można go tutaj naparzać z góry nożami, jakimiś zatrutymi strzałami lub czym tam macie. Możecie go troszeczkę zmiękczyć tutaj. Aczkolwiek zabić go stąd będzie ciężko, ponieważ blokuje to. Jego tarcza pochłania chyba 99 obrażeń, dostaje jakieś tam obrażenia, ale są to bardzo, bardzo niskie, skandalicznie niskie obrażenia. Więc co? Po prostu zaskoczymy do niego, nabufujemy się i zawalczymy. O tak. Później zabił mnie jeszcze trzeci i czwarty raz. Dwa razy mnie zrzucił w ogóle. I za piątym razem udało mi się go pokonać. Jest dokładnie tym samym bossem, z którym walczymy w jednym z więzienia takie magiczne, tu, które możemy udać się i zawalczyć dokładnie z jego bratem, z jego kuzynem, który wygląda bardzo podobnie i ma niemal dokładnie tak samą taktykę walki. W drugiej fazie, kiedy HP-ki spadną poniżej połowy, robi się bardzo niebezpieczne, zaczyna latać. Zobaczycie, ja wam nie będę tu spoilował tej niespodzianki. Pogracie, to sami się przekonacie na własnej skórze, jak to jest walczyć z tym bossem. Zanim się rozstaniemy, pokażę wam jeszcze jedno miejsce, które znalazłem trochę przypadkiem. Jest tutaj, zaraz przy punkcie, przy checkpointie, wzywamy naszego wirnego rumaka i wskakujemy na ten wir powietrza, ale nie skaczemy na wprost, skaczemy w bok, prosto na tą tutaj, na tą basztę. Ja już to podniosłem ponownie, już tu byłem. Jest tutaj parę ciekawych, chyba dwa przedmioty, które warto mieć. To chyba na tyle, co chciałem wam dzisiaj zaprezentować. Zostawcie łapkę, komentarz, podzielcie się wrażeniami i tak dalej, i tak dalej. Ode mnie to na tyle. Do następnego. Na razie. Cześć.